Ale ja bym zrobiła znowu siła. To się uśmiechniłaś, bo jesteś taki wystraszony. Nie bój się, nie jestem taka straszna chyba. To powiedz mi, Kubusiu, jak to było? Dym poczułaś, tak? W domu wstałeś rano. Tak? I co, zaczęłaś się rozglądać? Zszedłem na dół. Tak zszedłem. Piszę pani, tak zszedłem na dół, zobaczył, że jest pełno dymu. Tak jak mnie on relacjonował, to było pełno dymu i było siwo. I tak się wystraszał, że pytam się to, dlaczego nie pootwierał drzwi, żeby wyjść. A on mówi, że się strasznie bał. Więc uciekł na samą górę. Ponieważ w kierowcy mieszkamy, uciekł na samą górę. Tam się schował. Zaczął dzwonić. Najpierw na policję. Ale że bardzo się bał, bo to policja, jak się rozłączył, potem na straż co go nie wiem. Czy na straż jeszcze zadzwonił? Nie, ja. Najpierw na straż? Nie, ja do policji, a później, żeby policja przyłączyła na straż. A ty tak powiedziałaś? Ale to ty jesteś mądry. No po prostu gratuluję panu. To ty jesteś naprawdę super, taki już właściwie dorosły facet, Kuba. Zachowałeś się po prostu wspaniale. Ale powiedz mi, skąd ty wiedziałeś, że na przykład, jaki jest numer na policji? Mama ci pokazywała, czy jakoś tak w szkole? Nie, no bo mam kiedyś taką apteczkę, w której były bandażniki i tam był taki magnes na tę lodówkę. I tam były numery telefonów na tym magnesie, zgadza się. I tam zadzwoniłeś na ten... Genialne dziecko. Siedział w domu schowany i czekał, kiedy starsz przyjechała. Starsz zrobiła to, co trzeba, drzwi wypaliła, nalała wody. Bo zamknięty był dom, oczywiście. No, tak, no, górę był pozamykany, bo w ogóle go nie chciał wpuścić. Więc mniej więcej tak to wyglądało. Potem przyjechali, zalali kotłownię, zabrali dziecko do szpitala. A też taki samozap? Tak, pani.